jest w szpitalu na przykład tomograf, jest kontrakt na jeden zabieg dziennie czy tam na tydzień i przez resztę roku to urządzenie kosztujące miliony stoi bezczynnie. Czy po zmianie coś się w tej kwestii zmieni? Na dzisiaj wiemy, że to są tak zwane świadczenia kosztochłonne i one będą nie wprowadzane rzeczywiście tylko i wyłącznie w sieć, tylko one będą kontraktowane odrębnie. Na dzisiaj nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Czekamy na konkursy, które nie wiemy, czy będą ogłoszone, czy nie będą ogłoszone. Tak jak Państwo wiecie, faktycznie nasz szpital nie kupował tomografów, o to, że rzeczywiście... Znaczy ja nie mówiłem akurat o chłopcy, tylko... Natomiast faktycznie ja podkreślam, natomiast kontrakt, który mamy z Narodowym Funduszem Zdrowia, pozwala na 3 godziny we wtorek i na 3 godziny w czwartek realizacji dla pacjentów ambulatoryjnych, którzy czekają w kolejce i tylko na tyle nam pozwala realizacja kontraktu. Wszystkie inne, które robimy, to robimy tylko i wyłącznie na własne koszty pacjentów szpitalnych. Natomiast na dzisiaj tak to wygląda. No, wiemy, że rzeczywiście zmiany przepisów są, ale w tej kwestii nie ma na razie. Absurdów jest jeszcze troszkę więcej.